nie widzicie tego, co ja widzę. Mianowicie widzę tutaj piękny trawnik, świetnie skoszony, jak łąka. Tam w holu odbywa się jakieś drugie zgromadzenie, ale chyba się połączą, te dwie grupy chyba się połączą. Tam widzę, ludzie rozmawiają sobie ze sobą i może tam jakiś alternatywny wykład biegnie. To tak dla tych, którzy są z nami dzisiaj online, żeby wiedzieli, dlaczego mamy małe opóźnienie. Rozpocznę od pewnej historii. Na ławce siedzi mężczyzna, patrzy na trawnik jak dywan u swoich stóp, a w tle widok gór zamykających horyzont. Rozmyślał o swoim życiu. Był bardzo uzdolnionym przedsiębiorcą, odnoszącym sukcesy w przedsiębiorczości. Niedaleko był zaparkowany jego odrzutowiec. Uwielbiał to, co robił. Być w wirze spraw, podejmować strategiczne decyzje. Bardzo podobała mu się wizja przyszłości, że zostanie jednym z najlepszych przedsiębiorców na planecie. Jednak ostatnio zaczął dopadać go pewien niepokój, czy aby to jest najlepsza ścieżka życia, być coraz jaśniejszą gwiazdą na firmamencie przedsiębiorczości. Rosnący stan posiadania, coś w tej wizji go niepokoiło. Inny obraz przebijał się gdzieś w jego głowie, zyskując na atrakcyjności. Gdyby zajął się pomocą innym przedsiębiorcom, mógłby zostać nauczycielem akademickim, nauczającym początkujących przedsiębiorców, by im pomóc, dzielić się doświadczeniem. Podjął decyzję, pójdzie w tą stronę. Co postanowił, to też wykonał. Został wykładowcą akademickim na temat przedsiębiorczości. Okazało się to równie ciekawe, co być przedsiębiorcą, nawet ciekawsze. Gdy pomagał młodym żądnym wiedzy, przyszłym przedsiębiorcom, gdy później spotykał niektórych z nich tu i ówdzie, słyszał o ich sukcesach, to było naprawdę coś ekscytującego. Kilka lat później znowu siedzi na tej ławce, w tym samym miejscu, pod stopami ma trawnik jak dywan, w tle góry i dalej rozmyśla o swoim życiu, o decyzjach, jakie podjął. Nieopodal nie stał już jego prywatny odrzutowiec, tylko 10-letnie Volvo, ale był zadowolony. To były dobre decyzje. Jednak gdy tak siedział, rozmyślał o swoim życiu, znowu jakiś niepokój go ogarnął, tym razem trudniejszy do zdefiniowania. Czy aby na pewno jest to najlepsze, co można w życiu robić? I w głowie zaświtała mu pewna myśl, pewien pomysł. Dzisiaj o życiowych decyzjach, trochę o sposobie dochodzenia do nich, jak wygląda obszar najważniejszych życiowych decyzji, jakie przed nami stoją. Stąd temat kierunkowe życiowe decyzje, świeże spojrzenie. Będę miał tutaj wyzwanie, żeby się skupić, no ale może mi chłopcy z pierwszego rzędu pomogą. Kierunkowe życiowe decyzje, świeże spojrzenie. Wypowie się sam Jezus Chrystus, Ewangelia Jana, 13 rozdział. Przeczytajmy pierwszą część fragmentu. Zaczniemy od jednego wersu. Oto słowa Jezusa. Wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować. Błogosławieni, czyli szczęśliwi. Wiedząc to, będziecie szczęśliwi,
gdy według tego będziecie postępować. Inaczej mówiąc, gdy już coś wiemy, będziemy szczęśliwi, gdy to zastosujemy. Fragment, który dzisiaj poznamy z Ewangelii Jana, będzie o wyborach, o decyzjach, jakie podejmujemy. To też jest decyzja do podjęcia, wybór, którego trzeba dokonać, między czym a czym. Wiedząc to, będziecie szczęśliwi, gdy tak będziecie postępować, a więc między tym, że coś wiemy, a tym, że nie tylko wiemy, ale to robimy. Człowiek może zadowolić się tym, że coś wie, ale może wybrać inaczej, może odpowiednio postąpić. Przykład z codziennego życia. Mogę wiedzieć, że jedzenie w takich ilościach mi szkodzi i mogę na tej wiedzy poprzestać, ale mogę też zgodnie z tym postąpić. Mówię tutaj o jeszcze jednym kawałku wspaniałej pizzy, którą moja żona zrobiła wczoraj wieczorem, którego nie zjadłem, w każdym razie nie w tej chwili. To jeden z podstawowych życiowych wyborów, jakie codziennie dokonujemy. Tylko wiedzieć, albo wiedzieć i wykonać. Podałem przykład jedzenia, ale w dzisiejszym fragmencie jest o wiele bardziej doniosłych w skutkach decyzjach. Jezus kontynuuje następny fragment. Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem, lecz potrzeba, aby się wypełniło pismo. Kto ze mną spożywa chleb, ten podniósł na mnie swą piętę. Już teraz, zanim to się stanie, mówię wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że ja jestem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto przyjmuje tego, którego ja poślę, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Rzecz dzieje się podczas ostatniej wieczerzy, ostatniej kolacji, jaką Jezus spożywał z uczniami przed aresztowaniem i ukrzyżowaniem. Jezus nawiązuje tutaj do zdrady Judasza. Judasz wkrótce wyjdzie, wróci za parę godzin z oddziałem uzbrojonych ludzi, wskazując na Jezusa. Patrzymy na decyzję Judasza. Judasz dokonał wyboru. Judasz coś wiedział. Wiedział, kim jest Jezus, że jest Bogiem. Zresztą Jezus przedstawia się tutaj dużymi literami. Tak? Mówi o sobie, ja jestem. Jestem Bogiem. Człowiek to istota, która ma wybór. Najważniejszy wybór, przed jakim w życiu stajemy, dotyczy właśnie tego. Tylko wiedzieć, że Jezus jest Bogiem, albo uznać, że jest moim Bogiem. To, co stało się wtedy z Judaszem, rzuca mocne światło na sprawę wyborów, jakich dokonujemy. Możemy to lepiej zrozumieć. Judasz dokonał wyboru. Czasami zastanawiamy się, czy mógłby wybrać inaczej, skoro było nawet proroctwo o tym, że zdradzi. Jezus tutaj podkreśla w wersie 18, że było to proroctwo. Rzeczywiście 1000 lat wcześniej król Dawid wypowiedział to proroctwo o tym, który zdradzi. Ale wiemy też, że Bóg przed założeniem świata wiedział o wyborach, jakich dokonają ludzie. Wiedział, ale nie zadecydował. Wybór w tym przypadku też należał do Judasza. Natomiast Bóg po prostu wiedział, jakiego wyboru Judasz dokona i uwzględnił to w historii. Taką istotą jest człowiek. Spoczywa na nim odpowiedzialność za wybór. A najważniejszy wybór, jakiego dokonujemy w życiu, jest pomiędzy wiedzą, kim jest Jezus, a uznaniem Go za swojego Boga.
Człowiek dokonuje wyboru. Ale teraz przed nami jest pewna bardzo ważna prawda, czy ten wybór, jakiego w życiu dokonujemy, staje się w jakiś sposób widoczny. Jeszcze raz wers 20. Słowa Jezusa. Zaprawdę powiadam wam, kto przyjmuje tego, którego ja poślę, mnie przyjmuje. Wybór staje się widoczny poprzez to, jak zareaguję na kogoś, kogo Bóg pośle do mnie. Jest coś takiego, że Bóg posyła ludzi, by stanęli na naszej drodze i powiedzieli coś do nas w imieniu Boga. I to, jak na nich zareagujemy, wyświetla nasz wybór wobec Boga. Tak było z samym Jezusem. Wyglądał jak przeciętny człowiek, ale był posłany przez Boga Ojca. Sposób, w jaki ludzie na niego reagowali, wyświetlał prawdę o ich podejściu do Boga. Sposób, w jaki Judasz go potraktował, wyświetlił jego podejście do Boga. Judasz mógł mieć wymówki. Ja wprawdzie nie posłuchałem Jezusa, ale Boga, owszem, uznaję. Jednak jest zasada. Odrzucając tego, którego Bóg do ciebie pośle, odrzucasz Boga. Bóg posyła ludzi. I twoja i moja postawa wobec Boga jest taka sama, jak postawa wobec ludzi, którymi Bóg chce się posłużyć w naszym życiu. Tam to się dokładnie wyświetla. Tak to wygląda z perspektywy Boga. Ktoś powie, ja nie wiedziałem, że tego kogoś Bóg do mnie posłał. Skąd mogę wiedzieć, że Bóg posyła do mnie tego człowieka? Rzeczywiście jest parę pytań z tym związanych. Ale to, o czym tutaj mówimy, to jest sposób myślenia, sposób podejścia. Czy rzeczywiście myślę tak, jak pokazał to Jezus? Kto przyjmuje tego, którego ja poślę, mnie przyjmuje. Bóg stawia na mojej drodze ludzi, którymi chce się posłużyć, by coś we mnie zbudować. Podobnie jak to było w różnych sytuacjach opisanych w Biblii. Był na przykład król Dawid, ale był też prorok Natan. Dawid nie miał wątpliwości, że to jest ten układ. Był Jezus, byli uczniowie. Były chrześcijańskie wspólnoty, do których Duch Święty włączał ludzi i byli liderzy, było przywództwo. To był ten układ. Ludzie i ci, których Bóg do nich posłał, by ich budowali. Tu chodzi o sposób myślenia, o to, czy tak myślę. Odrzucając tego, kto przychodzi w imieniu Boga, odrzucałbym samego Boga. A teraz popatrzmy na te słowa Jezusa w wersie 20. Jeszcze raz je przeczytajmy. Kto przyjmuje tego, którego ja poślę, mnie przyjmuje. Jest tu decyzja do podjęcia. Decyzja. Jestem gotowy przyjąć tego, którego Chrystus posyła. Inaczej mówiąc, jestem gotowy być uczniem. Ale zasada, którą Jezus pokazuje przez te słowa, prowadzi do jeszcze jednego zastosowania. Będę uczniem, pójdę za kimś, kogo Bóg postawi na mojej drodze, ale później sam będę gotowy taką rolę spełnić. Dam się posłać przez Boga do innych. Jestem gotowy wystąpić w roli posłanego. A więc taka decyzja. Jestem gotowy wystąpić w podwójnej roli.
być uczniem i dać się posłać. Skoro taki jest sposób myślenia Jezusa, jest wielkie pytanie. Jaki model chrześcijańskiej wspólnoty, chrześcijańskiego środowiska z tej zasady wynika? Jest to model wspólnoty uczniów, gdzie jedni czują się odpowiedzialni przed drugimi, tymi, którzy zostali przez Boga posłani, a później są gotowi sami w tej roli wystąpić. I to jest kolejna życiowa decyzja do podjęcia, którą każdy z nas ma możliwość podjąć. Czy tylko wiem, że taki jest zamysł Chrystusa, czy też za tym pójdzie całe moje życie? Czy tylko wiem? Są chrześcijanie, którzy nawet o tym nie wiedzą, że taki model Jezus pokazał. Słyszeli o byciu uczniem, że chrześcijanin to uczeń, ale nie wiedzą, czym to się je. Nie rozumieją, że chodzi o zależność, którą Jezus tu właśnie pokazuje. Że czujemy się przed kimś odpowiedzialni, o kim myślimy, że został postawiony na naszej drodze przez Boga. Dlatego jesteśmy gotowi rozgrywać nasze życie przed kimś, słuchać jego wyzwań i jesteśmy też gotowi w takiej roli później wystąpić. Środowisko zbudowane na tym modelu. Niektórzy nawet nie wiedzą, że taki model istnieje. Wspólnota chrześcijańska kojarzy się raczej z autobusem, gdzie wszyscy tak tylko siedzą i patrzą w jedną stronę. Ale też są tacy, którzy wiedzą, ale nie uznają tego i nie stosują. Dokonali negatywnego wyboru. Wiedząc, nie zastosowali. A jest to jedna z życiowych decyzji, od których wiele zależy, w jaką stronę nasze życie pobiegnie. Powracając do naszej ilustracji młodego przedsiębiorcy, który siedział na ławce i rozmyślał, pod nogami miał piękny dywan trawy, a w tle piękne góry. Rozmyślał o swoim życiu, o decyzjach, jakie podjął. Parę lat temu zostawił bycie gwiazdą przedsiębiorczości, został wykładowcą akademickim, pomagał głodnym wiedzy przyszłym przedsiębiorcom. Nie miał już własnego odrzutowca, zamiast tego 10-letnie Volvo, chociaż tam też stały prywatne odrzutowce, należały właśnie do jego podopiecznych, którzy dzięki jego pomocy stali się odnoszącymi sukcesy przedsiębiorcami. Ogólnie był zadowolony ze swojego życia, jednak coraz częściej dopadał go niepokój, czy to jest aby to najlepsze, co można w życiu robić. I wtedy powstała w jego głowie myśl, wizja czegoś, czym najbardziej chciałby się zajmować. I zapoczątkował ruch mentorów biznesu. Polegał na tym, by najpierw być podopiecznym, a później samemu stać się mentorem, by pomóc następnym. Stworzyć takie środowisko, gdzie jedni pomagają drugim, a ci następnym, by nikt nie musiał zostać sam wobec wielkich dylematów, wyzwań, by nikt nie zmarnował, jak to mówimy, nie wtopił. I teraz wiedział, że to będzie najlepsze, że lepsze już nie istnieje. To jest ilustracja, oczywiście niedoskonała, tego, jaki jest zamysł Chrystusa dla Kościoła, dla chrześcijańskich wspólnot. Nie chodzi o to, by być gwiazdą w korzystaniu z talentów, jakimi mnie Bóg obdarzył. Nie chodzi nawet o to, by inni stawali się gwiazdami.
ale o to, by być posłanym przez Boga mentorem, stwarzającym innym możliwość bycia przed kimś odpowiedzialnym. I w tym celu najpierw samemu stać się uczniem. To jest wybór, jeden z kluczowych wyborów w naszym życiu, decydujący mocno o tym, w jaką stronę pobiegnie nasze życie i też co ugramy dla wieczności. Bóg uzdolnił nas do wyborów, stworzył nas jako istoty, które stoją przed wyborem. Są wybory, których nikt za nas nie podejmie. Są wybory, które zadecydują o całym naszym życiu. Dlaczego nie miałyby być to najlepsze wybory? W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jana jest jeszcze jeden przykład wyborów, na którym możemy się wiele nauczyć o podejmowaniu decyzji, a w zasadzie kontynuacja wcześniejszego przykładu, taki case study, studium przypadku. Tym przypadkiem jest, przeczytajmy ostatnią część fragmentu. To powiedziawszy, Jezus doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni o kim mówi. Jeden z uczniów jego, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego, któż to jest, o kim mówi. Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do niego, Panie, kto to jest? Jezus odparł, to ten, dla którego umaczam kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wszedł w niego szatan. Jezus rzekł do niego, co chcesz czynić, czyń prędzej. Człowiek staje wobec wyborów. Człowiek dokonuje wyborów. Co na to Bóg? Jak się odnosi do wyborów człowieka? Tutaj wyboru dokonał Judasz. Jaki Jezus reagował na jego wybór? Werset 21. Jezus doznał głębokiego wzruszenia, głębokie wzruszenie i smutek z powodu takiej, a nie innej decyzji Judasza. Jezus nie mógł na to nic poradzić, nie mógł tej decyzji zmienić. Właśnie o to chodzi. Judasz podjął własną decyzję. Bóg stworzył człowieka z prawem wyboru, postawił na ziemi, żeby wybrał. Bóg pragnie, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni, ale to jest ich wybór. I chociaż decyzje odrzucenia bardzo zasmucają Boga, nie zamierza człowiekowi tego prawa odebrać, prawa wyboru. Powstaje pytanie, na ile Judasz był świadomy decyzji, jaką podejmuje. Może działał w afekcie. Naliczyłem 4 sposoby, w jakie Jezus go ostrzega. 4 wielkie, końcowe ostrzeżenia. Pierwsze, zacytował proroctwo. Kto ze mną spożywa chleb, ten podniósł na mnie piętę, a więc zdradził. A później podał chleb Judaszowi. Dał mu wyraźnie do zrozumienia, że wie o jego zdradzie. Dał mu wielkie ostrzeżenie. Po drugie, w relacji ewangelisty Mateusza wiemy, że Jezus wprost powiedział Judaszowi, że wie, że to on. Zobaczmy tą przejmującą relację Mateusza. Wtedy Judasz, który go miał zdradzić, rzekł, czy nie ja, rabbi? Odpowiedział mu, tak. Tak jest, ty. Po trzecie, w relacji 3 pozostałych ewangelistów, poza Janem, Jezus powiedział, biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Lepiej, żeby się w ogóle nie narodził. Bardzo silne ostrzeżenie. I po czwarte, Jezus głęboko się wzruszył. Judasz mógł zobaczyć, jak to jest ważne. 3
4 wielkie ostrzeżenia, może nawet więcej. I teraz moment ostatecznej decyzji, moment kulminacyjny. Co zrobi Judasz? Jeszcze raz, wersy 26-27. Jezus odparł, to ten, dla którego umaczę kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wszedł w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego, co chcesz czynić, czyń prędzej. Moment ostatecznej decyzji. Judasz bierze kawałek chleba i go spożywa. Podjął decyzję. Wszystko wiedział, nic nie zastosował. To jest obraz tego, kim jest człowiek, kim my jesteśmy. Człowiek to jest istota postawiona przed suwerennym wyborem uznania lub odrzucenia Boga. Bóg stawia ciebie przed takim wyborem, stawia mnie. Wybór należy do nas. Warto dobrze wybrać. Czytamy, że później wstąpił w Judasza szatan, ale widzimy, że było to już po jego ostatecznej decyzji odrzucenia. Judasz stał się w końcu bezwolnym narzędziem szatana. Możemy tylko domyślać się, co działo się w umyśle Judasza. Myślał pewnie, że jak się wyrwie spod ręki Boga, to czeka go wolność. No, już będzie miał za sobą te właśnie jakieś tam wyzwania, decyzje, ważne sprawy. Teraz będzie wolny. Zdradzi Jezusa, ale potem odejdzie swoją drogą. Miał swoje plany. Za pieniądze ze zdrady zakupi sobie nieruchomość, rozpocznie nowe życie. Czego nie przewidział? Jaki szczegół mu umknął? Że nasze życie to jest udział w duchowej wojnie. Gdy ktoś odrzuca Chrystusa, wskazuje się na drugą stronę. Neutralność nie istnieje. Wybór więc należy do nas. Warto dobrze wybierać. I najważniejszy wybór to właśnie zaproszenie Chrystusa do swojego życia. Uznanie Go za swojego Boga. Ale dzisiaj podkreślany też jest inny wybór, też bardzo ważny, kierunkowy. Chodzi o zachętę, by być uczniem. Jezus powiedział, kto przyjmuje tego, którego ja poślę, mnie przyjmuje. Dlatego jestem gotowy przyjąć postawę ucznia. Będę uczniem. Niezależnie od tego, kim będzie osoba, którą Bóg postawi na mojej drodze. Może Bóg celowo postawi na mojej drodze osobę, która nie będzie robiła wrażenia wybitnej. Może nawet będzie osobą, która będzie mnie trochę irytować, a może nawet nie trochę. I co z tego? Może tego najbardziej potrzebujesz, by nauczyć się postawy ucznia. Może jesteś osobą nieprzeciętną, może masz wiele wybitnych talentów i może osoba, którą Bóg stawia na twojej drodze, jest mniej wybitna. Tego potrzebujesz, skoro Bóg tak to ustawił, by twój wybór był ostry. Może masz pokusę, by zrezygnować. Nie rób sobie tego. Pozostań uczniem, to najlepsza droga. Zamysł Chrystusa dla Kościoła, dla środowiska Jego naśladowców, ludzi ufających Mu, to taki właśnie duchowy ruch, w którym jedni czują się odpowiedzialni przed drugimi i jedni za drugich. Kolejna życiowa decyzja do podjęcia, którą każdy z nas ma możliwość podjąć. Czy tylko wiem, że taki jest zamysł Chrystusa, czy też pójdzie za tym całe moje życie?
Jak to wszystko zastosować? Jak my możemy tworzyć taki ruch? Ruch budowania uczniów. Jak możemy nie tylko wiedzieć, ale robić? Gdy nad tym sobie rozmyślałem, nad praktyczną stroną, Duch Święty naprowadził mnie na kilka rzeczy, które są ciekawe, przynajmniej dla mnie, może dla was też takimi się okażą. Wczoraj w osobistym czasie skupienia czytałem 10 rozdział Dziejów Apostolskich o Piotrze, apostole. Jak przyszło do niego paru posłańców z innego miasta, od niejakiego Korneliusza, rzymskiego oficera, i powiedzieli do Piotra, to są Dzieje Apostolskie 10, popatrzmy. Mówią tak. Setnik Korneliusz, człowiek sprawiedliwy i bogobojny, otrzymał polecenie od anioła świętego, aby cię wezwał do swego domu i wysłuchał tego, co mu powiesz. Piotr przebywał akurat w Jafie nad Morzem Śródziemnym. Przyszli ludzie i powiedzieli, że potrzebny jest w Cezarei, 50 kilometrów na północ. Jak Piotr zareagował? Był gotowy. Wybrał się do Cezarei. I tam był gotowy powiedzieć to, co tamci najbardziej potrzebowali usłyszeć. A jak Piotr nie zareagował? No nie powiedział, panowie, mamy mały kłopot, bo w tych dniach jestem zajęty pewnym programem docierania z Ewangelią do otoczenia i nie bardzo jestem przygotowany, by pomóc jeszcze tutaj. Nie powiedział tak. Był w pełni gotowy odpowiedzieć na okazję, którą Duch Święty stworzył. Gdybyśmy chcieli wyciągnąć z tego zasadę, to brzmiałaby ona być stale gotowym, by skorzystać z okazji, jakie Bóg stworzy. To jest też wybór, jakiego możemy dokonać. Zajmuje nas w życiu wiele ważnych rzeczy, ale gdyby w to wstawić taki implant, być zawsze gotowym, by zareagować, gdy Duch Święty stworzy okazję. Tutaj Duch Święty przywołuje na pamięć jeszcze jeden obraz. Jaki obraz z Biblii przychodzi wam na myśl o tym, by być zawsze gotowym? Gdzie jest o tym, żeby być zawsze gotowym? Przypowieść Jezusa o 10? W szkole to tak zawsze było, no, 10 pannach, tak? O 10 pannach. Przypowieść o 10 druhnach. Przeczytajmy ją w skrócie. Jezus mówi tak. Podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Za szczytem druhen było wprowadzić Pana Młodego na wesele. Po to tam były. Paradoks polegał na tym, że kiedy Pan Młody przyszedł, niektóre nie były gotowe. Tak były widocznie zajęte czymś innym, że gdy przyszła najważniejsza rzecz, nie były gotowe, zmarnowały okazję. W podobny sposób my możemy być tak zajęci realizacją własnych pomysłów, że nie mamy czasu i już siły, by skorzystać z tego, gdy Bóg naprawdę będzie działał. Wielki paradoks. A więc potrzebujemy wyostrzonego spojrzenia, być zawsze gotowym skorzystać z okazji, którą Bóg stworzy, by być użytym przez Boga tam, gdzie On działa. Być zawsze gotowym do skorzystania z okazji do przedstawienia Ewangelii czy do poprowadzenia grupy uczniów. Jak Piotr tamtego dnia, gdy przyszli posłańcy, jak 5 mądrych druhen, być zawsze gotowym.
skoro Duch Święty na to nakierował, to jest bardzo ważne. Ale gdy sobie o tym rozmyślałem, już myślałem, że już wszystko wiadomo, jak tworzyć ten duchowy ruch, co jest do tego potrzebne, ruch uczniów Jezusa i budowniczych uczniów, Duch Święty wskazał na jeszcze jedną rzecz. Potrzebne jest coś jeszcze. Potrzebne jest zaciekawienie Bożym Słowem, zanurzenie umysłu w Bożym Słowie. Zwróćcie uwagę, że w całej tej mojej prezentacji, jaką przedstawiam, nośnikiem jest Słowo Boże. Słowo Boże to nasz sposób rozmawiania z Bogiem. Za każdym razem, jak pojawia się jakiś problem, pytamy też Boga, co mamy o tym myśleć, i Duch Święty przywołuje odpowiednie słowo. To jest nasza rozmowa z Bogiem. Tak też jest w małej grupie. Główną treścią małej grupy jest rozmowa z Bogiem. Chrystus jest w centrum tej grupy, tak jakby siedział jak jeden z nas, i sobie rozmawiamy. Dlatego, gdy poznajemy jakiś fragment Bożego Słowa w małej grupie, potrzebujemy co rusz wiązać go z życiem. Stale poszukiwać powiązań. Czyli nie w formie teoretycznych czytanek, kazuistycznych, filozoficznych rozważań, wiedzy na skład, bo może kiedyś się przyda. Zamiast tego co rusz łączymy to słowo z naszą obecną rzeczywistością. Więc rolą prowadzącego grupę uczniów jest co rusz wkładać kij w mrowisko. Gdy mrówki, przepraszam za porównanie, zaczynają się znów zagłębiać w kazuistyczne, moralno-etyczno-teologiczno-filozoficzno-teoretyczne rozważania, albo po prostu zaczynają odlatywać myślami, wkładasz kij w mrowisko, pytasz o coś z życia. Na przykład, gdy czytamy o Judaszu. Judasz wszystko wiedział, ale niczego nie zastosował. Więc pytasz uprzejmie, jakie rozejście między tym, co wiesz, a tym, co robisz, mógłbyś wskazać w swoim życiu. A jak czytamy o Piotrze, który był gotowy przedstawić Ewangelię po 50-kilometrowym marszu do Cezarei, możesz na przykład zapytać grupę, gdzie się obecnie znajdują twoje cztery prawa duchowego życia na wypadek, gdyby były potrzebne. Oj, zostały w walizce, którą w zeszłym roku zostawiłem u cioci. W razie czego zawsze są na ośrodku. Dopytajcie, gdzie. A gdy czytamy o 10 pannach, o co możemy zapytać? Niech każdy powie, dlaczego jest głupią panną. Zastosowałem to w moich rozmowach z Ewą, moją małżonką. Powiedziałem jej, patrzysz na głupca. Twój mąż jest głupcem. Bardzo ją to zaintrygowało. Będzie mi jutro pytała, dlaczego mówisz, że jesteś głupcem? Nie mów tak, nie jesteś głupcem. Udało mi się włożyć kij w mrowisko. Dzień kobiet zapowiada się obiecująco. Więc ty też możesz dzisiaj w kręgu, w którym spotkamy się po tej prezentacji, gdy będzie pytanie, jakie wartości były w wykładzie, to możesz powiedzieć, no niech każdy powie, dlaczego jest głupią panną. Gdy któraś z uczestniczek odpowie, przepraszam, ale ja jestem mężatką, to znaczy, że udało się włożyć kij w mrowisko. Czasami potrzebujemy wkładać kij w mrowisko dosyć często podczas spotkania grupy, ale za każdym razem chodzi o to, powiązanie Bożego Słowa z życiem. Trzeba być oczywiście ostrożnym. Ostatnio podczas grupy, którą prowadziłem w czwartek, rzuciłem łamacz lodu, który mi prawie nie rozwalił grupy. Brzmiał on, opowiedz o swoich największych przyjaźniach w życiu.
taki się zrobił ruch w mrowisku, że zacząłem się obawiać, czy w ogóle zacznę to studium. Więc trzeba być mądrze wyczulonym. To wszystko po to, by nasze życie było naprawdę nasycone rozmową z Bogiem. Wsłuchiwaniem się w to, co On mówi przez swoje słowo, mówi rzeczy niesamowite. Możemy poznawać Jego wspaniałość. Możemy poznawać wspaniałość Boga w samym środku naszego życia. Tak budujemy ruch. Ruch uczniów Chrystusa, by zawsze korzystać z okazji, jakie Bóg nam stworzy, by podzielić się Ewangelią, by poprowadzić grupę uczniów albo jej zalążek. Czy może być coś lepszego, czym moglibyśmy się w życiu zajmować? Trochę jak ten młody przedsiębiorca siedzący na ławce w naszej historii, w naszej ilustracji. Pod nogami miał trawnik jak dywan w tle góry. My też zastanawiamy się nad swoim życiem, w jaką stronę powinno pobiec. Mam nadzieję, że dzisiejsze odkrycia okażą się pomocne w znajdowaniu odpowiedzi. Ale dlaczego ten trawnik, jak dywan i te góry? Bo sam kiedyś w ten sposób bardzo mocno to przeżyłem, gdy rozmyślałem o swoim życiu w takich właśnie okolicznościach przyrody, więc to jest z autopsji. Do zobaczenia następnym razem, jak Bóg pozwoli.